33. sesję Rady Gminy. Bardzo serdecznie witam na tej sesji gościa niezwyczajnego, pana posła Prawa i Sprawiedliwości, Michała Dybija. Witam serdecznie. Witam panią wójt Martę Kamińską. Panią skarbnik Magdę Śmierć, panią radcę prawną obsługującą radę Żanetę Janie. Witam panią. Witam również panią, która będzie obsługiwała radę Wiolettę Rorak. Witam i cieszę się, że na dzisiejszą sesję zechcieli przybyć pan dyrektor Szkoły Podstawowej w Barcianach. Witam serdecznie. Witam serdecznie prezesa spółki. Witam. Witam Piotra Drozda, byłego radnego, ale również obecnego sołtysa i przedstawiciela izb rolniczych. Witam serdecznie wszystkich radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Wioletta Gierko i Justyna Korzeniewska, więc podczas dzisiejszej sesji 13 radnych jest obecnych, co stanowi kworum przy podejmowaniu uchwał. Witam również pana, który będzie obsługiwał nasze nagłośnienie. Witam również. I przechodzę do porządku dzisiejszych obrad. Stwierdziłam już prawomocność tychże obrad. Na sekretarza powołuję wiceprzewodniczącego Wiesława Gajdowskiego i powierzam obliczanie głosów podczas głosowania. Poza tym w czwartym punkcie jest przyjęcie protokołu z 22. sesji Rady Gminy, ale zanim do tego dojdzie. Ponieważ warunki techniczne nie pozwalają na to, żeby zdalnie głosować, przeprowadzę w tej chwili głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przeprowadzeniem głosowania imiennego, które odbywa się poprzez wymienianie poszczególnych nazwisk, a państwo będziecie decydowali o głosowaniu. Dlatego też poproszę o wypowiedzenie się o takiej formie głosowania. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Wiesława Antończyk. Piotr Baran. Grzegorz Całuk. Wiesław Gajdowski. Mirosława Jasek. Kłaczko Dyjas, jestem za. Krzysztof Kordowski. Justyna Korzeniewska, nieobecna. Janina Kostyk. Agnieszka Kuczewska. Tamara Musiałowska. Leszek Kuczkowski. Stanisław Symonowicz. Andrzej Szwajdyk. Przy 13 głosujących wszyscy byli za przyjęciem takiej formuły głosowania i za moment państwo zdecydujecie, czy po zapoznaniu się z protokołem z 22. sesji Rady Gminy, czy przyjmujecie, czy też nie, czy jakieś uwagi poczynicie, może czy macie teraz potrzebę takich uwag, to bardzo proszę. Nie widzę, w związku z tym przechodzę do głosowania za przyjęciem protokołu. Wiesława Antończyk. Piotr Baran, Grzegorz Całuk, Wiesław Gajdowski, Mirosława Jasek, Kłaczko Dyjas, jestem za, Krzysztof Kordowski, Janina Kostyk, Agnieszka Kuczewska, Tamara Musiałowska, Leszek Kuczkowski, Stanisław Symonowicz, Andrzej Szwajdyk. 13 głosami. Protokół został przyjęty.
projekty, a ja dziękuję za jego sporządzenie pani Wiolecie Rok. Przechodzę do piątego punktu, przedstawienie porządku obrad sesji, wnioski o zmianę porządku. Takie wnioski nie wpłynęły, czyli będę realizowała ten porządek, który został ustalony i który państwo otrzymaliście wraz z materiałami sesyjnymi. I pani pozwoli, że zanim pani oddam głos w punkcie szóstym, skorzystamy z okazji, że mamy tak wyjątkowego gościa i bardzo proszę, czy pan poseł Michał Wybij chciałby zabrać głos w tym momencie. Oddaję panu posłowi głos. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, pani wójt, panie i panowie radni, szanowni państwo. Dziękuję za możliwość zabrania głosu i obecności na dzisiejszej sesji. Wcześniej przepraszam, czy tak znienacka to nastąpiło. Nie ukrywam, że jako radny, który pierwszą kadencję pełni, mam przyjemność, wielki zaszczyt być pierwszą kadencję posłem na Sejm RP i przedstawicielem Warmii i Mazur, bardzo zależy mi na tym, żeby ta praca, czy ta kadencja upłynęła pod znakiem charakterystycznym, bo to, że współpracujemy blisko jako z jednej strony większość parlamentarna, z drugiej strony oczywiście samorządowcy, którzy pracują tutaj w terenie i potrzebują, wzajemnie potrzebujemy sobie wsparcia. Dobrą informacją jest to, co już przekazała pani wójt dzisiaj rano, że 730 tysięcy otrzyma gmina Barciany wsparcia w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. Myślę, że to są pieniądze, które z całą pewnością będziecie państwo wiedzieli, na co są potrzebne i cieszę się, że tutaj rząd wyszedł naprzeciw oczekiwaniom. Ale z drugiej strony, jako parlamentarzysta z Warmii i Mazur, zupełnie szczerze powiem państwu, że moją dużą ambicją jest to, aby ten głos z Warmii i Mazur był słyszalny w Warszawie. Mam takie poczucie, że my o nasze sprawy musimy stać w kolejce nieco dłużej niż te większe miasta, czy też te województwa, które są dzisiaj traktowane priorytetowo. Zależy mi na tym, żeby ta siła głosu Warmii i Mazur brała się także ze współpracy właśnie z samorządem, właśnie z państwem, z panią wójt. Dlatego z jednej strony bardzo się cieszę oczywiście, że jestem i biorę udział w dzisiejszej sesji. Przepraszam za ten kłopot i taką wizytę z nienacka pani wójt. Obiecuję, że będę częściej i myślę, że będziemy współpracować, bo my tego potrzebujemy, żeby być dobrym posłem. Potrzebujemy współpracy w terenie, potrzebujemy współpracy z państwem. I jako parlamentarzysta z pierwszej kadencji z całą pewnością będę chciał to robić. No i to jest także dla mnie okazja, żeby podziękować, bo w gminie Barciany otrzymałem poparcie, które także przełożyło się na to i dzięki temu jestem dzisiaj parlamentarzystą na Sejm RP. To jest dla mnie wielki zaszczyt. To jest pierwsza okazja, żeby mógł podziękować, także chciałbym bardzo serdecznie państwu podziękować, państwa bliskim, wyborcom. Pewnie nie wszyscy na mnie głosowali, ale nie zmienia faktu, że jestem posłem wszystkich z Warmii i Mazur i bardzo bym chciał pomóc. Także jeżeli państwo macie temat do omówienia, jeżeli macie sprawę, pani wójt ma także sprawę tej ważnej dla gminy Barciany. Proszę, żebyście mieli świadomość tego, że jestem waszym posłem na poważnie. Jestem stąd, traktuję swój mandat bardzo poważnie i liczę na to, że ten głos Warmii i Mazur, także głos Barciany, ale głos Warmii i Mazur będzie bardziej słyszany, a ta siła bierze się właśnie z mocy, która wynika z pracy w terenie, czy wynika z terenu, wynika z pracy z samorządem. Także bardzo poważnie to traktuję i proszę traktować mnie także jako partnera, bo jestem państwa partnerem i bardzo jeszcze raz się cieszę, że mogę dzisiaj brać udział w trakcie tej sesji. Także pani wójt, pani przewodnicząca, pani panowie radni, życzę udanych obrad i proszę, żebyście państwo mieli świadomość tego, że możecie mnie liczyć. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Pani wójt, oddaję teraz pani głos, proszę o przedstawienie informacji. Już tutaj mamy zaczątek pewnych informacji dobrych i proszę o więcej. Cieszę się, że pan poseł zaszczycił mnie swoją obecnością tu i teraz. Wcale to nie był kłopot, panie pośle. Myślę, że pani przewodnicząca też tutaj mnie poprze. Ale kochani, do naszych spraw bieżących. Jak wiecie, 28 maja była się 22 sesja Rady Gminy Barciany, na której zostały podjęte następujące uchwały. Uchwała nr 22 łamane na 166 łamane na 2020 w sprawie zmiany statutu gminy Barciany.
uchwała nr 22, łamane na 167, łamane na 2020 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Uchwała nr 22, łamane na 168, łamane na 2020 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Mołtajny na lata 2020-2026. Uchwała nr 22, łamane na 169, łamane na 2020 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Barciany na lata 2020-2034. Uchwała nr 22, łamane na 170, łamane na 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Barciany na 2020 rok. Uchwała nr 22, łamane na 171, łamane na 2020 w sprawie skargi na działanie dyrektora szkoły podstawowej w Windzie. Uchwała nr 22, łamane na 172, łamane na 2020 oraz uchwała nr 22, łamane na 173, łamane na 2020 w sprawie skargi na działalność dyrektora publicznego przedszkola samorządowego w Barcianach. I uchwała stanowisko w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Gminy Barciany wyrażonego w uchwale nr 20, łamane na 151, łamane na 2020 Rady Gminy Barciany z dnia 27 lutego 2020 roku. Podjęte uchwały przyjęte zostały do realizacji oraz przesłane w ramach sprawowanego nadzoru Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Do tej pory żadne rozstrzygnięcia nie wpłynęły. W okresie międzysesyjnym podjęło następujące zarządzenie. Zarządzenie nr 54, łamane na 2020 z 29 maja 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z artykułu 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zarządzenie nr 55, łamane na 2020 z 29 maja w sprawie zmian w budżecie gminy Barciany na 2020 rok. Zarządzenie nr 56, łamane na 2020 z 4 czerwca w sprawie zmian w budżecie gminy Barciany na 2020 rok. Zarządzenie nr 58, łamane na 2020 z 8 czerwca, w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku. Zarządzenie nr 59, łamane na 2020 z 10 czerwca w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w gminie Barciany w wyborach na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku. Zarządzenie nr 60, łamane na 2020 z 10 czerwca w sprawie powołania operatora do obsługi informatycznej obwodowych Komisji Wyborczej w gminie Barciany w wyborach na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku. Zarządzenie nr 61, łamane na 2020 z 10 czerwca w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Barciany miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. Zarządzenie nr 62, łamane na 2020 z 16 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia ruchomego. Zarządzenie nr 63, łamane na 2020 z 16 czerwca w sprawie zmian w budżecie gminy Barciany na 2020 rok. Zarządzenie nr 64, łamane na 2020 z 16 czerwca w sprawie określenia wykazu obiektów, w których samorządowa instytucja kultury prowadzi działalność statutową. Zarządzenie nr 65, łamane na 2020 z 19 czerwca w sprawie powołania składu komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dotacje, kontroli realizacji i rozliczenia dotowanych z budżetu gminy Barciany przy domach oczyszczalni ścieków. I zarządzenie nr 66, łamane na 2020 z 19 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za zapewnienie ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku. Przypomnimy inwestycje. W ramach naboru wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych złożono wniosek na przebudowę drogi gminnej nr 125049N miejscowości Pastwiska w systemie zaprojektuj i zbuduj. Tam trwają jeszcze prace wykonawcze, niebawem się zakończą. Otrzymano dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej w Windzie w ramach dodatkowego naboru wniosków w ramach PROF na lata 2014-2020. Tutaj podpisaną umowę z wykonawcą trwa opracowanie dokumentacji technicznej. Otrzymano dofinansowanie w ramach naboru RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wejsi działka nr 64 gmina Barciany wraz z rekultywacją stawu oraz ochroną bioróżnorodności biologicznej. Trwa przygotowanie procedury przetargowej. Otrzymano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego
na realizację zadania pod nazwą przebudowa sali sportowej zespołu szkół w Barcianach wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych oraz gimnastyki korekcyjnej w celu wspomagania rozwoju uczniów gminy Barciany. I jak Państwo widzieliście, rozpoczęły się prace wykonawcze. Planowane zakończenie koniec sierpnia tego roku oczywiście. W ramach naboru wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych złożono wniosek na przebudowę drogi z Kierki Staniszewo. Zadanie zostało pozytywnie ocenione, znajduje się na liście rezerwowej i tutaj z Państwem czekamy nadal na ostateczne pismo. Tak jak już mówiłam, na poprzedniej sesji była jakby taka forma intencji od Pana Wojewody, tak, że jesteśmy zainteresowani, oczywiście odpisałam, że jesteśmy zainteresowani, więc myślę, że nic się w tej kwestii nie zmieniło. I wniosek na przebudowę drogi w Łomajnach, tu też zadanie zostało pozytywnie ocenione i znajduje się na 91. miejscu listy. W ramach naboru ogłoszonego przez Radę Debarcia złożono wniosek na modernizację świetlicy wiejskiej w Gdańskich Górach. Trwa wybór wykonawcy, termin składania ofert upływa 17 lipca. W ramach naboru ogłoszonego przez RGD Debarcia koło gospodyń wiejskich złożyło wniosek na modernizację świetlicy wiejskiej w Łomajnach. Podpisano umowę na dofinansowanie. I jeszcze informacyjnie, drodzy Państwo, zakończyliśmy nabór i rozpatrzyliśmy wniosek o nowym oczyszczalni ścieków. Informacyjnie, wniosków wpłynęło 12. Jeden wniosek odpadł ze względu na niespełnienie warunków otrzymania dotacji. Dwa wnioski odpadły ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych. Sześć wniosków otrzymało dofinansowanie. Trzy wnioski będą oczekiwały na kolejną partię dofinansowania, tak? Mam nadzieję, że będzie to jeszcze w bieżącym roku. Kolejna kwestia, o której mówił właśnie Pan Poseł, Fundusz Inwestycji Samorządowych. Kochani, tutaj gmina Barciany dostała olbrzymią kwotę, 729 529 zł. Także część naszych marzeń, naszych planowanych inwestycji najprawdopodobniej się ziści szybciej niż myśleliśmy. Odbędzie się powszechny spis rolny, od 1 września do 30 listopada będzie trwał i obecnie trwa nabór na rachmistrza. Termin składania wniosków, swoich ofert na rachmistrza upływa 8 lipca. W dniu wczorajszym przekazałam szkołom i przedszkolu 51 laptopów, które kupiliśmy w ramach programu Zdalna Szkoła Plus. Jak wiecie, przypomnę tutaj, było to drugie rozdanie, w którym gmina Barciana otrzymała 75 tysięcy złotych. W poprzednim dostaliśmy 60 tysięcy i kupiliśmy za to 64 laptopów. No niestety ceny wzrastają w związku z tym, że te dofinansowania otrzymały wszystkie gminy i zwyczajnie no, ceny poszły do góry. Trwa remont biblioteki gminnej. Drodzy Państwo, jest on finansowany ze środków pochodzących z dotacji z budżetu gminy, tak, na bieżącą działalność Głównego Ośrodka Kultury, bo jak wiecie, imprezy, tak, które były planowane, się nie odbyły i w ramach oszczędności z tego tytułu Pani Dyrektor remontuje bibliotekę gminną. Jest to gruntowny remont. Rozpocznie się, właściwie już się rozpoczął remont kuchni w Szkole Podstawowej w Barcianach. Środki w wysokości 80 tysięcy złotych Pan Dyrektor pozyskał w ramach programu Posiłek Domy w Szkole. Jest to 80% dofinansowania, 20% będziemy musieli dołożyć z naszych środków. Kochani, apeluję tutaj nie tylko do Państwa radnych, ale do wszystkich mieszkańców gminy Barciany. Bitwa o wozy. Walczymy o frekwencję w najbliższych wyborach, ponieważ będzie dofinansowanych 16 wozów strażackich. Jeden wóz strażacki na województwo, więc myślę, że tutaj jakby Barciany zwarły swoje siły i poszlibyśmy z frekwencją przynajmniej 99,9, to wóz byłby nasz, przydałby nam się, więc bardzo, bardzo Państwa proszę, idźmy na wybory. Kolejny temat, o którym chciałabym powiedzieć, to wieża Pionotele nad Jeziorem Arklickim, drodzy Państwo, jest to działka, która w
rozpoczyna się na tak zwanej plaży tutaj, tak, do miejscowości Markuzy. Wyjeżdżaliśmy ten teren ze względu na to, że mam w planie złożyć wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na budowę ścieżki edukacyjnej, biorąc jej pod uwagę ochronę bioróżnorodności. Tak, miała to być ścieżka taka edukacyjna, która będzie szła wzdłuż drogi powiatowej, ale na tym terenie zielonym. Kolejna rzecz. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach małych grantów na infrastrukturę sportową i tutaj chcemy wyremontować Warciański Orlik, ponieważ jak wiecie, ci Państwo, którzy korzystają z Orlika, no prosi się o remont i mam nadzieję, że uda nam się ten grant pozyskać. Jeszcze dobra informacja. Zakończyła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli, która dotyczyła ścieżki Green Velo. Wynik kontroli jest pozytywny. Jeszcze informacyjnie, przedszkole nasze nie będzie pełniło dyżurów w miesiącu lipcu. Drodzy Państwo, ze względu na brak chętnych. Brak chętnych jest też pewnie spowodowany tym, że ze względu na to, że remontujemy kuchnię w szkole w Barcianach i remontuje się mała sala, po prostu nie bylibyśmy w stanie spełnić jakby warunków, tak, które powinny być zachowane, szczególnie teraz, tak, w okresie COVID-u, więc no, zwyczajnie no drogoż rodzice nie chcieli posłać swoich dzieciaczków, także w przedszkole nie będzie pełniło dyżur. Dziękuję bardzo, to wszystko. Bardzo dziękuję, panie wójt. Widzę, że bardzo pracowity miesiąc był. Można powiedzieć, że gorący miesiąc, nie tylko w atmosferze, ale również w pracy. Także dziękuję bardzo za te informacje. Szanowni Państwo Radni, 7 punkt. Interpelacje i zapytania radnych. Czy Państwo Radni? Wiem, że Pani Radna Wiesława Antończyk. Bardzo proszę, oddaję głos. Pani Wójt, bardzo proszę o zwrócenie się do Zarządu Dróg Wojewódzkich celem wykoszenia pomoczy i ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej numer 590. Co proszę. Pisma już poszły. Już mamy nawet odpowiedź, także o ile dobrze pamiętam, to do 10 lipca mają jakby czas, bo idą sukcesywnie, koszą po kolei wszystkie drogi. Dziękuję. Także czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeśli nie, rozumiem, że tym samym jeden z punktów, który będzie późniejszy, już jest zrealizowany, ponieważ Państwo macie odpowiedź na interpelacji. I przechodzę do punktu 8. Projekt uchwały w sprawie ogólnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Bardzo proszę o omówienie pani radca prawna Żaneta Jania. Bardzo proszę. Podejmowaliśmy uchwałę w tej sprawie i do tej pory uchwałami tymi zajmowała się Regionalna Izba Obrachunkowa. I tak jak Państwo podejmowali, tam był blok tych uchwał, to Regionalna Izba Obrachunkowa w tych wszystkich uchwałach i podatkowych i związanych z tym, co podlega pod ich kontrolę, uznawało, że wejście w życie ma być sformułowane tak, jak to żeśmy uczynili. Okazało się, że w tym roku, nie wiem w jakim miesiącu, te kompetencje przeszły do wojewody, do nadzoru prawnego. Nadzór prawny nie zgadza się z tak sformułowanym wejściem w życie, a w związku z tym, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie przekazała według właściwości, tak, skoro utraciła już kontrolę nad tymi uchwałami do wojewody, to otrzymałam informację z biura prawnego, że nasza uchwała została opublikowana w dzienniku, a oni jej nie poddali weryfikacji. Jak to się stało? Więc uzyskałam.
z biura rady informację, że ta uchwała została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Ale my już się w tej chwili tymi uchwałami zajmujemy. I poproszono po prostu, żebyśmy to poprawili, tak, żeby z obrotu wyeliminować te zapisy. I teraz no, musimy bardzo przestrzegać, ponieważ nie ma zgody pomiędzy tymi dwoma podmiotami, co do sposobu artykułowania wejścia w życie uchwał. I w związku z tym prośba do Państwa, żeby to dzisiaj poprawić. No tak się stało, źle się dzieje, że w przypadku jakichś tam sporów kompetencyjnych, kto się ma czym zajmować, nie dostajemy informacji zwrotnej, tak, że od tego i tego dnia prosimy uchwały takie to a takie przekazywać wojewodzie, a takie to a takie Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Bo z tych uchwał, które żeśmy tam w tym bloku podejmowali tego dnia, trzy uchwały szły do regionalnej, a teraz się okazuje, że ta jedna miała iść do nadzoru wojewody. I tyle mogę w tym temacie powiedzieć. Nie jest to moja wina, bo ja się wcześniej również nie zgadzałam z formą wejścia w życie tych uchwał. Głównie mi chodziło o uchwały podatkowe. Prowadziłam w tym temacie spór z Regionalną Izbą Rachunkową. No ale to no, stwierdziłam, że to nie ma najmniejszego sensu, skoro na wszelkich szkoleniach mówią pracownikom, żeby w ten sposób formułować te zapisy. No na razie nikt się nie pokusił, żeby zaskarżać to do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale pewnie kiedyś przyjdzie taki moment, że będziemy się w tym temacie spierać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy radni chcieliby zabrać głos? Jeśli nie, poproszę, jakie były opinie poszczególnych komisji w sprawie tej uchwały. Rozpoczynam od Komisji może Oświaty. Bardzo proszę. Na 6 obecnych członków, 6 pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Tamara Musiałowska, Przewodnicząca Komisji Samorządowej. Bardzo proszę. Panie głosowałce. Dziękuję. I Komisja Budżetowa, Przewodniczący Andrzej Szwajdyk. Komisja Budżetowa na wspólnym posiedzeniu na 10 członków, 8 obecnych, 8 zagłosowało za. Czytam uchwałę nr 23/174/2020 Rady Gminy Barczany z 25 czerwca 2020 roku w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, taka prośba. Jeżeli nie ma propozycji zmian do uchwały, to nie ma obowiązku ich czytania. Także chyba, że są, Państwo wprowadzacie jakieś zmiany, rewolucje, to wtedy czytamy. A jak uchwała przechodzi bez, to nie ma obowiązku jej czytania. Bo jeżeli Pani zaczyna czytać uchwałę, która jest stosunkowo krótka, a dojdziemy do uchwały, która będzie miała załączniki, no to też Pani procedując będzie musiała to czytać. Więc umawiamy się w ten sposób. Państwo znali treść uchwały, zgodzili się, tutaj nie było żadnych wątpliwości. Wtedy nie czytamy uchwały, dobrze? Dziękuję bardzo za... Słucham, Panie Przewodniczący. Dziękuję, Panie Przewodniczący, za oddanie głosu. Pani mecenas, to, co Pani w tej chwili wygłosiła, jestem absolutnie w całości za tym. Tylko nie to miejsce, powiem tak. I nie teraz. Można to było ustalić wcześniej z Panią Przewodniczącą i działamy w tym kierunku. Dziękuję bardzo. Nie zmienia to faktu, że kamień serca... Ja jednak pójdę za tym głosem, żeby jednak nie czytać. Chyba, że Państwo wyrazicie taką chęć, żebym ja czytała. To w związku z tym znacie treść tej uchwały i bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za tym, żeby tę uchwałę przyjąć, kto przeciw, kto się wstrzymał. I rozpoczynam. Wiesława Antończyk. Piotr Baran. Grzegorz Całuch, Wiesław Gajdowski, Mirosława Jasek.
Kocztowy, jest. Jestem za. Krzysztof Kordowski. Janina Kostek. Agnieszka Kuczewska. Tamara Musiałowska. Leszek Kuczkowski. Stanisław Symonowicz. Andrzej Szwajdych. 13 radnych głosowało, 13 było za. Uchwała została przyjęta. Przechodzę tym samym do punktu 9. Projekt uchwały w sprawie przekazania propozycji zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych i wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Zarządu Powiatu w Pętrzynie oddaję głos pani wójt. Drodzy Państwo, decyzję tutaj o przedłożeniu Państwu tej uchwały podjęłam po długich rozmowach z panem starostą, w ogóle z członkami zarządu starostwa powiatowego. Zmiana kategorii tej drogi, tak, w Gęsinach jest związana z niespełnianiem wymogów artykułu 6a ustęp 1 ustawy o drogach publicznych. Państwo pewnie wiecie, co tam jest napisane, ale chodzi głównie o to, że do dróg publicznych powiatowych można zaliczyć drogi stanowiące połączenie miast będących siedzibami powiatu z siedzibami gminy. Wiem, że jest to kontrowersyjny temat, ponieważ mamy więcej takich dróg, ale chciałbym tutaj też do Państwa zaapelować o to, że ta współpraca z powiatem, nie chcę mówić, jak wyglądała wcześniej, wiem, jak wygląda teraz. W każdej chwili mogę zwrócić się o pomoc do pana starosty i vice versa. Jeżeli chodzi o utrzymanie dróg powiatowych, to zarząd powiatu i budżet funkcjonuje tak samo jak i nasz, tak? Czyli jeżeli mają zabezpieczone środki w budżecie na jakiegoś rodzaju działania, tak? Czy utrzymania dróg zimowe czy letnie, no różnie to z tym wygląda. Nasi mieszkańcy, mówię tutaj o mieszkańcach gminy Warciany, tak? Monitorują do Was, monitorują do mnie, właśnie w szczególności między innymi biorąc pod uwagę ten rok, właśnie o te dwie drogi. Więc chciałabym tutaj wyjść naprzeciw mieszkańcom i mam nadzieję polepszyć im byt, polepszyć im korzystanie z tych dróg. Mam zapewnienie od Zarządu Dróg Powiatowych, mam zapewnienie od pana starosty, że te drogi będą w tym roku doprowadzone do takiego stanu używalności, jaki my byśmy chcieli. Czyli de facto drogę w Gęsikach, jak już będziecie Państwo podejmowali, mam nadzieję, uchwałę o przejęciu tej drogi, to będzie już ona spełniała oczekiwania mieszkańców Gęsik, nie tylko. No, z uchwałą dotyczącą drogi Suchawie, no to jest inaczej, ponieważ dzisiaj, jeżeli podejmiecie Państwo decyzję, tak, to ona będzie najpierw przejęta, a potem jeszcze uzupełniane będą te braki, tak? Tam głównie mieszkańcy zgłaszali się o wykopanie rowów. Więc cóż, to tyle. Dziękuję. Dziękuję pani wójt. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, oddaję głos wiceprzewodniczącemu Grzegorzowi Całuchowi. Pani wójt, ja wczoraj przychodziłem sobie krótko rozmowie z panią sołtys za pomocą z mieszkańcami właśnie Gęsi. I mieszkańcy właśnie Gęsi są przeciwni przekazaniu tej drogi jako drogę gminną, ze względu, że kupę jest tam nierówności na tej drodze. Zgłaszaliśmy od 4 lat o wycięcie tam krzaków, podcięcie krzaków. Zawsze dostajemy odpowiedź negatywną i prosili mnie o to, żeby zagłosować przeciw przekazaniu to jako przekształcenie drogi jako drogę gminną. I proszę kolegów, koleżanki o odrzucenie tej projektu tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę, pani radca prawna. Ja chciałam tylko państwu powiedzieć, że przejęcie tej drogi przez gminę spowoduje, że gmina tę drogę doprowadzi do takiego stanu, że mieszkańcy będą zadowoleni. A trwanie dalej, że to będzie droga powiatowa i będziemy pisać, a będzie to droga w którejś tam kolejności w powiecie,
no tej drodze się nie przysłuży. Także przy odśnieżaniu czy przy porządkowaniu to ta droga jest tam na tej ostatniej liście w powiecie, bo są pewne kategorie dróg, tak? Dlatego chyba racjonalne się wydaje przejęcie tej drogi na garnuszek gminy i po prostu dbanie o nią. Bardzo proszę, przewodniczący Andrzej Szwajk. Pani przewodnicząca, ja jestem na razie przeciw drogom przyjmowania. Znając nasz budżet, nasze dochody gminne, nasze wydatki na drogi gminne i wewnętrzne, czym będziemy bardziej przyjmować, tym będziemy mniej na innego. I nie będziemy sobie utrzymać więcej dróg naszych i co mamy. A powiat powinien się przyłożyć trochę do tych innych dróg i do Ruszu Wszystkiego. I to nie jest tak, że to paragraf ma tam szósty czy któryś, że to musi łączyć nas. Żeby był przepis, że to, co do drogi przekazać gminom, to dla mnie powiat przekazał. Ale oni nie mają takiego przepisu, żeby wcisnąć tam te drogi. Będę dobry, dopóki nie wyremontuję swoich dochodów, nie zwiększymy, wiem, jak w tej sytuacji pieniężnej jesteśmy. Jestem po prostu nie przyjmowaniem, żeby powiedzieli, że starostwa za 1000 hektarów ziemi z podatkiem na gminę. To by pierwszy sposób, bo to byłby nasz dochód. A to będzie wydatek. Cały rok od koszenia do odśnieżania. Wiemy, jakie mamy zasoby sprzętu, finansów i wszystkiego. I nie jestem za przyjęciem. Dziękuję. Czy ktoś z radnych? Bardzo proszę, Janina Kostyk. Dziękuję bardzo. Ja chciałabym się zapytać pana radnego Grzegorza Cołucha. Jeżeli pan radny rozmawiał z mieszkańcami Gęsi i oni twierdzą, że nie chcą tej drogi jako gminne, ale też jednocześnie mówią, że 5 lat czekali na wykoszenie, to czyli zgadzają się, że jeżeli, bo ja nie mam takiej wiedzy, zgadzają się, że jeżeli ta droga zostanie powiatowa, to następne 5 lat będą, czyli zgadzają się z kontekstem, to tak może się zadziać, że zostanie ta droga powiatowa i następne 5 lat. Czy mają taką wiedzę mieszkańcy? Bo tak może się zadziać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani wójt, bardzo proszę. Drodzy Państwo, to też nie jest tak, że to było jakieś tam, Państwa na początku powiedziałam po rozmowach ze starostą. Nie wiem, czy wszyscy Państwo radni wiedzą, w jakim ciągu komunikacyjnym leżą te dwie drogi, tak? Wjeżdżając do Suchawy, mówię o przykładowym utrzymaniu zimowym, tak? Czyli odśnieżamy. Jedzie traktor, wjeżdża w Suchawę, spuszcza spych, tak? To jest to, o czym Państwo często mówicie właśnie zimą. No to w tym roku nie było takiego problemu, bo nie było śniegu. Ale spuszcza spych i jedzie przez Suchawę dookoła, aż do Gęsi i wyjeżdża w Barciana. Więc wydaje mi się, że tutaj ja oczywiście rozumiem to pewne rozgoryczenie mieszkańców Gęsi, ponieważ rzeczywiście jest tak, jak tutaj pan radny powiedział. Ale drodzy Państwo, już nieraz mówiliśmy sobie, nie patrzmy na to, co było, patrzmy na to, co będzie, tak? Ja mam deklarację, że zanim dojdzie do przekazania tej drogi, w sensie do podjęcia uchwały przez Radę Gminy Barciany, a musi się to stać do końca września, to ta droga będzie naprawiona. Wtedy możecie już Państwo zdecydować, czy rzeczywiście starostwo dotrzymało słowa. Taka jest jakby moja propozycja, ale oczywiście decyzja należy do Państwa. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby? Bardzo proszę. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, Panie Pośle, jak nie wiemy, o co chodzi, to priorytetem każdego samorządu to są drogi. Drogi to jest wyjście do wszystkiego, wyjście do rozwoju i gospodarczego, i infrastruktura drogowa rozwija także inne działy naszego życia, chociażby turystyki. A wiemy, że mamy gminę typowo rolniczą. Wracając do tematu, Pani Wójt, tej drogi. Ja rozumiem ustalenia z panem starostą. Fajnie by było, żeby ta droga już była zrobiona. Jedziemy, oglądamy, mówimy tak i temat zamykamy. A w tej chwili to jest taka płynność. No, ma pani zapewnienie, że ona zostanie zrobiona, tak? We wrześniu. Potrzebujemy tej uchwały dzisiaj, żeby to zostało zrobione. To jest moje rozumowanie.
żebyśmy mieli jakąś, powiem tak, drogę wyjścia do tego. Tylko musimy sobie zdać z jednego sprawę, że to są wszystko finanse. Jeżeli przejmujemy, będziemy przekwalifikować drogę powiatową na drogę gminną, to niestety no, będziemy musieli zabezpieczyć większe środki na naprawę dróg gminnych, bo to idzie ze środków własnych. Możemy korzystać, fajnie by było, żeby te środki pomocowe z funduszu, załóżmy dróg samorządowych, były aplikowane jak najwięcej w nasz rejon tej północnej Polski. Ale to, co ja obserwuję, są one tylko, że gdzieś idą bokiem. To jest za mało tych środków, panie pośle. Bo ludzie mieszkają wszędzie. Mieszkają w Wejsikach, mieszkają w Suchawie, mieszkają na terenie gminy Warciany, mieszkają w powiecie Tętrzyńskim. Tutaj my żadnej praktycznie korzyści jako gmina Warciany nie mamy z tego, że przejeżdżają turyści. Jest droga, ścieżka rowerowa zrobiona. Jest ta infrastruktura zrobiona. Ale mieszkańcy żyją tutaj 24 godziny na dobę i przez 12 miesięcy w roku. To dla nich przede wszystkim ta pomoc powinna być skierowana. Smutnym jest faktem to, że przez tyle lat, co zgłasza interpelację pan radny Grzegostału, starostwo nie zainteresowało się w ogóle tą drogą, a dawało tylko lakoniczne odpowiedzi na to, że może stosowne działania zostaną w stosownym terminie rozpoczęte. Papier wszystko przyjmie. Natomiast życie człowieka codziennie, borykanie się z tym, że wiosną czy jesienią musi pokonywać dziury, musi iść do sklepu pieszo, bo są tak oddalone te miejscowości, musi się poruszać różnymi środkami mechanicznymi, powoduje taką sytuację, jaka jest. Ja uważam, że to czynnikiem wyjściowym do tego, żeby podejmować tę decyzję, panie wójt, rozmowa z mieszkańcami, zrobienie drogi przez starostwo, jesteśmy za. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, oddaję głos pani wójt. Drodzy państwo, chciałbym przypomnieć państwu, jak to było na koniec 2018 roku, kiedy 22 listopada przyszłam do urzędu gminy Warciana i na koncie gminy Warciana nie było pieniędzy. Powiedzmy, było w granicach 10 tysięcy złotych. Nie było pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników, nie było pieniędzy na nic. Wiecie dobrze o tym, mówiłam o tym głośno. I przypomnę państwu, że w grudniu 2018 roku zarząd powiatu umorzył gminie Warciany kwotę 200 tysięcy złotych. Nie musiałam prosić na kolanach o to, drodzy państwo. Zarząd starostwa powiatowego to rozumiał. Ja byłam wtedy zupełnie świeżakiem samorządowym. Nie znałam się tam z nikim. A jednak powiat wyciągnął do nas tą pomocną dłoń. Więc myślę, że teraz powiat też zasługuje na tą dozę zaufania, drodzy państwo. I pamiętajcie, może dla was, dla radnych, inaczej to wygląda z perspektywy waszych stanowisk. Ja naprawdę rozumiem zarząd powiatu i to, dlaczego się dzieje tak na drogach. Oni też są ograniczeni finansowo. To też nie jest tak, że mogą zrobić wszystko, czego tylko ludzie zapragną. Pewnie, że pan starosta by chciał z członkami zarządu. Dlaczego nie? Wszyscy chcielibyśmy jeździć po asfaltowych, pięknych, szerokich drogach, które mają piękne, utwardzone pobocza, tak? Ale realia są zupełnie inne, a wydaje mi się, że biorąc pod uwagę całokształt pracy powiatu od wyborów w 2018 roku, dzieje się dużo, kochani, dzieje się dużo i myślę, że tutaj ta doza zaufania im się należy. Ale oczywiście decyzja należy do państwa. Ja po prostu muszę bronić tego, co państwu zaproponowałam, ponieważ było to przeze mnie w pełni przemyślane. Dziękuję. Panie przewodniczący, bardzo proszę. Dziękuję i dziękuję za te ostatnie słowa, panie wójt. Tak, musi pani bronić, ale my chcemy jako rada znać argumenty. Tak, argumenty, dlaczego tak się dzieje. Ja tylko pani przedstawię, że tak, my wychodzimy, chcemy, tak, tej współpracy i współpracujemy. I dzięki pani jako wójt, pani wójt. Z tego względu, że ja tylko przypomnę, 27 lutego 2019 roku podejmowaliśmy uchwałę dotyczącą drogi w Suchawie. Za to, co pani argumentowała tym, że starostwo wciągnęło do nas pomocną dłoń i umorzyło nam 200 tysięcy złotych. Tak?
jeszcze ja dopowiem, wyciągnęło dalej pomocą, bo wybudowano drogę na odległości 2 km, starcząc do Bobrowa i z naszego samorządu, ze środków własnych wydatkowaliśmy tylko 60 tysięcy złotych, gdzie cała inwestycja kosztowała 2 300 000, z tego co mnie nie byli rachunek tej inwestycji. Ja bym chciał powiedzieć, że większość rady by chciała takich inwestycji na terenie naszej gminy Warszawy. Ale żebyśmy nie zapnęli w ślepy zaułek, przepraszam, tego, że za chwilę albo za 3 miesiące następna droga będzie przekwalifikowana z drogi powiatowej na drogę gminną. Bo my nie mamy gdzie sięgnąć po finanse. Pani doskonale wie, pani, żeby remontować tę drogę. Żeby cokolwiek zrobić z drogami, musimy czegokolwiek zabrać. A mamy szereg jeszcze bardzo większych, dużych wydatków, chociażby oświata. Dziękuję. Dziękuję. Oddaję głos pani wójt. Bardzo proszę. Jeszcze tutaj, kochani, chciałabym dodać, że powiat z Funduszu Inwestycyjnego dla samorządów dostał ponad 5 milionów złotych. To też są dodatkowe środki dla powiatu, więc myślę, że gmina Barciany też na pewno z tych środków skorzysta, w sensie odnośnie dróg powiatowych. Ja jeszcze tylko dodam, bo to, o czym mówił tutaj pan radny Rajnowski, że za jakiś czas może być kolejna droga. Na tą chwilę nic nie wiadomo. Absolutnie nie było żadnych rozmów na temat jeszcze innych dróg. Na tą chwilę są to dwie drogi, ale powtórzę po raz kolejny. Do państwa należy decyzja. Dziękuję bardzo, panie wójt. Czy radni jeszcze potrzebują zabrać głos? Jeśli nie, zamykam dyskusję i przekazuję głos przewodniczącym, może od komisji niesamorządowej, budżetowej rozpocznę. Panie przewodniczący, jak opiniowali radni na komisji? Komisja budżetowa na 8 członków obecnych, 4 przeciw, 4 się wstrzymało. Dziękuję, panie przewodniczący. Komisja samorządowa, bardzo proszę panią przewodniczącą. Jeśli dobrze mam zapisane, 1 przeciw, 2 wstrzymane, to jest korygnie. Dziękuję. I Komisja Oświaty, bardzo proszę. Na 6 obecnych członków, 3 było przeciw i 3 się wstrzymało. Dziękuję. Szanowni Państwo, uchwała nr 23, łamane na 175, nr 2020 Rady Gminy Barciany z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie przekazania propozycji zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych i wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii zarządu powiatu. I Państwo się znacie treść tej uchwały i wypowiecie się za pomocą głosowania. Wiesława Antoniusz. Piotr Barak, Grzegorz Cała, Wiesław Gajdowski, Mirosława Jasek, Kłaczko Dyjas, jestem przeciw, Krzysztof Kordowski, Janina Kostyk, Agnieszka Kuczewska, Tamara Musiałowska, Leszek Kluczkowski, Stanisław Symonowicz, Andrzej Szwajdyk, głosowało 13 radnych, za 2, przeciw 9 i wstrzymujących się 2. Uchwała nie została przyjęta. Przechodzę do punktu 10. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Pani wójt, oddaję pani głos. Rada Gminy Barciany.
Kocianie podjęła 27 lutego 2019 roku uchwałę nr 6/47/2019 w sprawie przekazania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Zarządu Powiatu w Kętrzynie. Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwałą nr 130/2019 wydał pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie. Zmiana kategorii drogi powiatowej w Sławie jest związana z niespełnieniem wymogów artykułu 6a ust. 1 ustawy o drogach publicznych, to jest nie stanowi połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin. Droga ma znaczenie lokalne. Myślę, że tutaj na tyle odnośnie uzasadnienia przy procedowaniu poprzedniej uchwały już, chyba że są jakieś pytania. Bardzo proszę, czy jakieś pytania do pani wójt? Jeśli nie, rozpocznę od opiniowania, jak była opiniowana ten projekt uchwały. Panie Przewodniczący Komisji Budżetowej, bardzo proszę. Na 8-1, przeciw, 7 się wstrzymało. Bardzo dziękuję. Komisja Samorządowa, jak opiniowała? Komisja Samorządowa, 1, przeciw, 2, 3. I Komisja Oświaty? 4 członków było za i 2 się wstrzymało. Szanowni Państwo Radni, uchwała nr 23/176/2020 Rady Gminy Barciany z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. I jak Państwo zapatrujecie się, kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Wiesława Antończyk, Piotr Baran, Grzegorz Całuch, Wiesław Gajdowski, Mirosława Jasek, Kłaczkoty Jasek, jestem za. Można głośniej. Troszeczkę głośniej. Krzysztof Kordowski, Janina Kostyk, Agnieszka Kuczewska, Tamara Musiałowska, Leszek Kuczkowski, Stanisław Symonowicz, Andrzej Szwajdyk, trzynaścioro radnych głosowało. Jeden głos przeciw, jeden wstrzymujący się, 11 radnych było za. Uchwała została przyjęta. Przechodzę, proszę Państwa, do punktu 11 powiązanego z tym. Pani skarbnik, pani obydwie uchwały jednocześnie, tak? Będzie omawiana, tak? Bardzo proszę, oddaję pani głos. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wieloletnie finansowane na lata 2020-2034 ulega na zmianie. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają z wprowadzonych wcześniej zmian zarządzeniami oraz uchwał. Dochody ogólne zwiększają się o kwotę 310 311 zł. Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 310 311 zł. W tym dochody z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększają się o kwotę 287 311 zł. Pozostałe dochody zwiększają się o kwotę 23 tysiące. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 310 311 zł. Z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 327 311 zł. Wydatki majątkowe zaś zmniejszają się o kwotę 17 tysięcy zł. Wynik budżetu nie ulega zmianie. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w artykule 242 ustawy o finansach publicznych, jest zachowana. Przedsięwzięcia nie ulegają zmianie. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o wieloletnią prognozę, przejdę do zmian w budżecie. Budżet gminy Barcian na 2020 rok ulega zmianie. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 23 tysiące zł. I wynoszą po zmianie 39 024 472 zł 65 groszy. Z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę 23 tysiące zł i wynoszą po zmianie 35 166
903,62 zł. Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 3,857,566,03 zł. Zmian w dochodach dokonuje się w dziale 756, w rozdziale 756.18 zwiększa się wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 8000 zł. W dziale 758, w rozdziale 758.14 zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 2000 zł. W dziale 852, w rozdziale 852.19 wprowadza się paragraf wpływy z różnych dochodów na kwotę 10 000 zł. W dziale 855.502 zwiększa się wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 3 000 zł. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 23 000 zł i wynoszą po zmianie 39 024 472 zł i 65 groszy. Z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 40 000 i wynoszą po zmianie 33 073 577 zł i 11 groszy. Wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 17 000 zł i wynoszą po zmianie 5 950 895 zł i 54 groszy. Zmian w wydatkach dokonuje się w dziale transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne gminne zmniejsza się paragraf wydatków inwestycyjnych o kwotę 17 000 zł. Zmniejszenie dotyczy zadania realizowanego z Funduszu Sołeckiego Modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Drogoszyn. W rozdziale 695 zwiększa się wynagrodzenia i pochodne na łączną kwotę 55 000 zł. Zwiększenie paragrafów na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac publicznych i interwencyjnych. W dziale 700, w rozdziale 705 zwiększa się zakup usług remontowych o kwotę 40 000 zł. Z przeznaczeniem na remont lokalu mieszkalnego. Lokal mieszkalny znajduje się w Barcianach przy ulicy Wojska Polskiego. Na ten moment nie nadaje się do zamieszkania, dlatego chcemy go wyremontować, aby któryś z mieszkańców potrzebujących mógł je wynająć. W dziale 750, w rozdziale 750.11 przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 800 zł i są to zadania zlecone. W rozdziale 750.23 przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 49 000 zł. Zmniejszeniu ulega zakup usług pozostałych, natomiast zwiększeniu ulegają wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. W rozdziale 750.75 zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300 zł. Zmiana dotyczy sołectwa Krelikiej. W rozdziale 750.95 wprowadza się paragraf na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na łączną kwotę 4000 zł. Jest to zmiana podyktowana zmianami w Funduszu Sołeckim Sołectwa Barciany. Środki przeznaczone będą na rozbudowę monitoringu miejskiego w Barcianach. W dziale 752, w rozdziale 752.12 przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 99 zł i 30 groszy. I są to zadania zlecone. Dokonuje się zmiany w planach finansowych szkół i przedszkola. W dziale 801, w rozdziale 801.01 zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 80 000 zł. Zmiana wynika ze zwolnienia jednostek z opłaty 50% składek ZUS z powodu COVID-19. W rozdziale 801.04 zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 000 zł. Zmiana ta również wynika ze zwolnienia z 50% opłaty składek ZUS z powodu COVID-19. W rozdziale 801.01 zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000 zł. Od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 000 zł. Dokonuje się zmian w planie finansowym GOPS-u i w dziale 852, w rozdziale 852.02 zwiększa się zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2345 zł. W rozdziale 852.14 zmniejsza się świadczenie społeczne o kwotę 5 000 zł. W rozdziale 852.15
2.19 przesuwa się kwotę 8900 zł pomiędzy paragrafami wynagrodzeniowymi. W rozdziale 852.28 zmniejsza się zakup usług zdrowotnych o kwotę 245 zł. W rozdziale 852.95 przesuwa się kwotę 13 898 zł i 80 groszy pomiędzy jednostkami. Dodam, że jest to kwota, która przeznaczona jest na wypłatę świadczeń z prac użytecznych społecznych. Do tej pory była wypłacana ona z GOPS-u, będzie ona wypłacana w Urzędzie Gminy. W dziale 853, w rozdziale 853-95 dokonuje się przesunięć kwoty 5030 zł i 26 groszy pomiędzy paragrafami w projekcie realizowanym ze środków unijnych usługi społeczne Barciana. W dziale 855, w rozdziale 855-02 przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 3049 zł i 16 groszy. Są to zadania zlecone. W rozdziale 855.04 zmniejsza się paragraf podróży służbowych oraz szkoleń pracowników na łączną kwotę 2100 zł. W rozdziale 855.08 zmniejsza się zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5000 zł. W rozdziale 855.02 zwiększa się zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 3000 zł. W dziale 900, w rozdziale 902 zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17000 zł. Ta zmiana dotyczy sołectwa Drogoszew. Przeznaczona jest na zakup materiałów do budowy boksów śmietnikowych. W rozdziale 915 przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 1000 zł. Zmiana dotyczy sołectwa Barciany. I w dziale 921, w rozdziale 921-95 zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300 zł. Jest to zmiana sołectwa Kralikiej. Załącznik nr 3 uwzględnia zmianę w załączniku inwestycyjnym. Załącznik nr 3b uwzględnia pozostałe zadania inwestycyjne. Załącznik nr 4 uwzględnia zmiany w wydatkach ze środków unijnych. Załącznik nr 5 uwzględnia zmianę w wydatkach zleconych. Załącznik nr 6 uwzględnia zmianę w wydatkach jednostek pomocniczych gminy w Funduszu Sołeckim. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwo radni, jakieś pytania do zmian w budżecie? Bardzo proszę. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Proszę. Dziękuję. Pani Skarbnik, w rozdziale 75.023, to jest przesunięcie, ta kwota, nie przesunięcie, ale gospodarowanie nowej kwoty 490 tysięcy złotych. Czy to jest przesunięcie z tego zmniejszenia z grupy 4300 zakup usług pozostałych? Komisji tłumaczyłam, zmniejsza się zakup usług pozostałych, natomiast zwiększa się paragrafy wynagrodzeniowe ze względu na zmianę obsługi prawnej. Poprzedni pan miał, była to umowa cywilna prawna, wynagrodzenie było w ramach faktury, natomiast teraz jest to umowa o pracę i wynagrodzenie. Dziękuję. Dalsze pytanie, do czego rezygnuje? Z niczego nie wynikło, ponieważ w projekcie budżetu na 2020 rok na pełen rok była zaplanowana umowa cywilna z poprzednią obsługą. Natomiast tutaj przesuwamy ze względu na zmianę klasyfikacji, tak, z zatrudnienia z naprawdę na zatrudnienie. Dziękuję. Pani skarbnik, ja mam takie pytanie. Powiem, pojawiło się w rozdziale 80104 25 tysięcy zwiększenie wydatków. Co to jest? Jest to kwota na zapłatę dla gminy miejskiej Kętrzyn za dzieci uczęszczające do przedszkoli naszych mieszkańców. No to spora kwota się uzbierała. To znaczy, to jest co miesiąc ponad 5 tysięcy. Ale inni, rozumiem, też nam płacą, tak? Dokładnie.
ponieważ powiem tak, ja naprawdę bardzo, ale to bardzo ubolewam, że pani odeszła od tabelarycznego na przedstawienia uzasadnienia. I ponieważ jednak, no ja jestem zwolenniczką jednak tabel, więc ja sama zrobiłam taką tabelę sobie, żeby bardziej to rozumieć, no bo nie jestem jakby finansistką i poruszanie mi się w tym uzasadnieniu jest zupełnie dla mnie abstrakcyjne, więc zrobiłam sama. No niemniej jednak, pani skarbnik, nie zgadza mi się o kwotę 2700 wydatki, są tutaj, o 2700 mi się tutaj nie bilansuje. Zrobiłam tak jakby, tak jak pani robiła poprzednio, ja sobie powklejałam wszystko, przekopiowywałam z pani uzasadnienia wszystkie kwoty. Nie zrobiłam tylko jednej rzeczy, od razu mówię, tego uzasadnienia nie zajrzałam do załączników, po prostu, bo nie miałam czasu na to. Natomiast bazowałam tylko i wyłącznie na uzasadnieniu. 2700... Czy to uzasadnienie zostanie u nas, czy... Uzasadnienie zostaje tylko u nas. W uchwale budżetowej pierwotnej uzasadnienie do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a uzasadnienie ja piszę tylko, żeby uzasadnić zmiany dla państwa. Bo być może, ja bym sama to wykryła, gdzie jest błąd, bo jest tu ewidentnie coś nie tak. Powiem szczerze, że załącznik wydatkowy mi się zgadza i kalkuluje i bilansuje mi się, a może gdzieś ja opisuję... Mówię, teraz mówię, do załączników nie odniosłam tego, dlatego też jakby, bo wtedy bym wyłapała sama, to nie jednak to nie moja też taka rola tutaj, tak? Natomiast 2700 mi tutaj... Pani, bardzo proszę, pani... Pani skarbnik, bo w naszym uzasadnieniu jest te 3000, a pani na komisji zwróciła uwagę, że... Poprawiła, tam jest 300 zł. Może chodzi o zmianę w sołectwie Krytkiewa. Ja na komisji poprawiałam się. Tak. Dlatego i czytałam się poprawnie, dlatego jestem kobieta. I to absolutnie już by się... tak, dziękuję bardzo. Dziękuję pani radnej też za taką czujność, bo rzeczywiście tutaj to jest wszystko jasne. Tylko jeszcze jedno. Zauważyłam, że 65 tysięcy zdjęło się ze szkół. Czy dobrze obliczyłam? Bardzo dobrze. Ja tutaj mówiłam, że zdejmujemy ze szkół ze względu na to, że mamy oszczędności w ramach zwolnienia ze składek ZUS. Ja tylko z innego powodu tutaj jakby zabieram głos. Chciałam tylko się upewnić, bo pani też na komisji na pytanie bodajże pani radnej Agnieszki Kuczewskiej odpowiedziała, że szkoły są zaopatrzone na ten czas, tak? To jest bardzo dobra wiadomość i mam nadzieję, że kiedy komisja czy radni się spotkają z dyrektorami, bo wiem, że gdzieś tam pod koniec wakacji jest spotkanie, komisja poświęcona, że tak powiem, stanowi oświaty, jeśli chodzi o przygotowanie do nowego roku szkolnego, bo w tej chwili te pieniądze jakby przesuwamy, zauważcie państwo radni, nie zostawiamy w szkołach, ale na inne obszary, tak? Konieczne oczywiście, natomiast usłyszałam od pani skarbnik, że szkoły są zaopatrzone, z czego się bardzo cieszę, tym bardziej, że do tej pory zawsze tych pieniędzy w szkołach brakowało, także dziwna, ale pomyślna sytuacja. Powiem tak, ta sytuacja z koronawirusem troszeczkę nas wspomogła. Mamy troszeczkę oszczędności tak na energii, bo szkoły nie pracowały na takim poziomie, jakim do tej pory. Tak jak już wspominałam, w szkołach trwają drobne prace remontowe, konserwacyjne, na tyle, ile są potrzebne. Bardzo dziękuję. Ja tylko jeszcze Agnieszka Kuczewska i za chwilę pani przewodnicząca. Pani skarbnik, właśnie na komisji zapytałam panią o te pieniążki i pani powiedziała, że są właśnie te prace prowadzone. Moje pytanie jeszcze, bo pani powiedziała, że dyrektorzy mogą składać pisma,
pisma wpłynęły do Państwa? Tak, na dzień dzisiejszy. Nawet w tym tygodniu tutaj z jedną weszło, nie powiem, już nie pamiętam, które, ale były takie zakupy na drobne prace remontowe. Czy to odmalowanie sali, czy też odświeżenie toalet, tak jak sanepid zalecił. Dziękuję. Czy jeszcze? Panie Przewodniczący, zapomniałabym. Bardzo proszę, oczywiście. Ja Pani skarbnik tylko chciałbym przypomnieć, że my pracujemy na materiałach, które Pani nam przygotowuje, które Pani nam przedstawia, proszę Pani. I jest dobrze, że radni czytają, że się zapoznają z tym i wychwytują takie rzeczy. Ale takich błędów, czy no chociażby, nie wiem, jak to nazwać, nie powinno być. Pani skarbnik, nie powinno być, bo to jest kolejne uzasadnienie. Kolejne uzasadnienie złe. Złe. Pani skarbnik. Pani powinna nam to przedstawić czytelnie, ładnie, jasno i wszystko, żeby było zgodne. Z tymi liczbami, które Pani przedstawia, a nie, że pomyliła się. Pani ma tyle czasu, żeby to sprawdzić i Pani płatne, piękne wynagrodzenie otrzymuje za to. Za to płacą mieszkańcy. Dziękuję bardzo. Człowiek jest tylko człowiekiem, mylić się. Każdy myli. Swoją pomyłkę zostałam poprawiona na komisji. Dostrzegłam ten punkt i poprawiłam go. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję nad tym. Szanowni radni, najpierw przewodniczący, jeśli chodzi o zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Warciany, bardzo proszę pana przewodniczącego, jak była opiniowana ta uchwała. Na 8 radnych 4 było za, 4 się wstrzymało. Dziękuję. Pani przewodnicząca Tamara Musiałowska. Komisja Samorządu Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska na 3 osoby za. I Komisja Oświaty. 4 członków było za, 2 się wstrzymało. Szanowni Państwo, czytam, będziemy za chwilę podejmowali decyzję odnośnie zmian wieloletniej prognozie finansowej. Jest to uchwała nr 23, łamane na 177, łamane na 2020 Rady Gminy Warciany z dnia 25 czerwca 2020 roku. I kto jest za, kto się wstrzymał, kto przeciw? Wiesława Antończyk, Piotr Baran, Grzegorz Całuch, Wiesław Krajkowski, Mirosława Jasek, Kłaczko Tyjas, jestem za, Krzysztof Kordowski, Justyna Janina Kostyk, Agnieszka Kuczecka, Tamara Musiałowska, Leszek Kuczkowski, Stanisław Symonowicz, Andrzej Szwajdyk. 13 za, przeciw nie było, wstrzymujących się nie było. Uchwała została przyjęta. I kolejna uchwała, czyli zmiany w sprawie zmian w budżecie gminy Warciany na 2020 rok. Jest to uchwała nr 23, łamane na 178, łamane na 2020, z dnia 25 czerwca 2020 roku. I będę pytała kolejno radni: Wiesław Antończyk, Piotr Baran, Grzegorz Całuch, Wiesław Gajdowski, Mirosława Jasek, Wiesława Kłaczko-Dyjas, jestem za, Krzysztof Kordowski, Justyna Korzeniewicz, przepraszam, Janina Kostyk, Agnieszka Kuczewska, Tamara Musiałowska, Leszek Kruczkowski, Stanisław Stefanowicz, Andrzej Szwajdek. 13 radnych było za przyjęciem uchwały i ona została przyjęta. Przechodzę do kolejnego punktu. Odpowiedź na
interpelacje i zapytania radnych, tak jak już powiedziałam wcześniej, po części zostały sfinalizowane. I to 14 punkt, wolne wnioski i informacje. W tym punkcie, szanowni państwo radni, tak jak na komisji mówiłam, że wpłynęła skarga z biura, napłynęła ona na państwa ręce z biura Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Wojewody. Szanowna pani przewodnicząca, uprzejmie informuję, że 2 czerwca bieżącego roku do wojewody Warmińsko-Mazurskiego wpłynęła za pośrednictwem korespondencji elektronicznej skarga pana KN na działalność wójta gminy Barciany w sprawie niedotrzymania ustaleń dotyczących przekazania drewna pozostałego z wycinki gałęzi w ramach robót w zakresie utrzymania drogi gminnej. Z uwagi na powyższe oraz zgodnie z artykułem 231 w związku z artykułem 229 punkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego przesyłam przedmiotową skargę w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi skarżącemu z kopią do wiadomości biura wojewody. Skarga przed rozpoczęciem wycinki gałęzi drogi gminnej Archity Błędowo pracownik Urzędu Gminy w Barcianach obiecał pomoc w pozyskaniu drewna opałowego z tej drogi w zamian za użyczenie pilarki spalinowej wraz z paliwem do wycinki tej drogi. W miesiącu maj napisałam do Urzędu Gminy podanie o gałęzie, które zostały poskładane w kubki. To pani wójt Marta Kamińska stwierdziła, że tego drzewa nie otrzymam, iż te drzewo pójdzie na poczet gminy lub na bratowej pani wójt i panią wójt mnie interesuje, co było obiecane prędzej. Potem jeszcze doszło uzupełnienie w ślad za pismem z 9 czerwca bieżącego roku do wojewody warmińsko-mazurskiego przekazującym skargę pana o inicjałach HN na działalność wójta gminy Barciany przesyłam w załączeniu kolejną korespondencję mailową skarżącego stanowiącą uzupełnienie tejże skargi. I tak owszem, taka jest treść. Pani wójt chce, bym zapłacił za dane gałęzie, a nie liczy kosztów poniesionych na wycinkę. Takie jest uzupełnienie, tak to brzmi. I w związku z tym, że Rada Gminy powołała do tego celu komisję, więc przekazujemy, czy radni się zgadzają, by przekazać do komisji skarg, wniosków i petycji, więc to będzie, skarga będzie rozpatrywana przez pani mecenas. Nie pytamy się radnych, bo to mamy tą komisję, że ona dostaje jakby z biegu tą skargę. Państwo natomiast przegłosujcie, żeby pani przewodnicząca wystosowała pismo do skarżącego, że skarga nie zostanie załatwiona w terminie, ponieważ nie wiem, kiedy ona wpłynęła tutaj do biura rady, natomiast skarga jest z drugiego i mamy 30 dni. Te dni się zaraz skończą, a my musimy podjąć jeszcze uchwałę, czy ona jest zasadna, czy też bezzasadna, więc trzeba by było upoważnić panią przewodniczącą do wystosowania do skarżącego informacji na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego, że skarga zostanie rozpatrzona do dnia i określić tutaj. Nie wiem, kiedy państwo zamierzają się spotkać na następnej sesji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji też musi mieć odpowiedni czas, żeby się nad tą skargą pochylić. Dziękuję bardzo pani mecenas za informację. Pani radna Wiesława Antoniczek. Ja w związku z tym pani mecenas mam pytanie. Czy my musimy, jeśli skarga wpłynie do biura rady, to ona musi leżeć i czekać aż do sesji? Bo skoro powołaliśmy, Rada Gminy powołała komisję skarg, wniosków do rozpatrywania takiej skargi. No moje pytanie.
pytanie jest takie, czy musimy czekać do sesji? Nie musimy czekać do sesji, ale pani przewodnicząca powinna tę skargę przekazać do komisji, tak? I poinformować na sesji o tym radę, że wpłynęła skarga i tą skargę przekazano do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która rozpoczęła pracę. Co nie oznacza, że ta komisja, mówiąc kolokwialnie, wyrobi się do sesji, bo może być tak, że to będzie tydzień przed sesją, więc dalsze kroki pani przewodnicząca tutaj mówię, poinformuje, jeżeli trzeba będzie takie pismo sformułować, ponieważ na zewnątrz komisje są organy wewnętrzne rady. Nie może przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji informować, że nie załatwimy skargi w terminie. To jest prerogatywa tylko i wyłącznie przewodniczącej, czy tam przewodniczącego rady, a państwo muszą na to wyrazić w jakiejkolwiek formie zgodę, tak, że o takiej treści pismo zostanie skierowane. Dziękuję pani mecenas, ale jeszcze jedna, teraz mi się nasunęła bardzo poważna wątpliwość. Na ostatniej sesji czy po sesji pan komisja skarg i wniosków, przejdę trochę do innej sprawy, ale to jest jakby wiążące z tym, co pani mecenas przed chwilą powiedziała. Przewodniczący komisji skarg i wniosków wystosował pismo do wnioskującego z usunięciem braków. Czy dobrze pan mnie informował? O uzupełnienie braków we wniosku, tak? Teraz mam pytanie. Czy w związku z tym przewodniczący miał takie uprawnienie? Tak, ponieważ państwo już tą skargę rozpatrywali na sesji, przekazali ją, czytali, zastanawiali się, czy macie kompetencje i czy macie podejmować uchwałę o skierowaniu kontroli i ustaliliście tutaj na sesji wspólnie, że idzie to do Komisji Skarg Wniosków i dopiero wtedy Komisja Skarg Wniosków po przeanalizowaniu tego pisma, tak, ja nabrałam wątpliwości i podpowiedziałam, czego w tej skardze, czy tam w tym wniosku, bo to był wniosek, tak, brakuje, w jaki sposób należy go uzupełnić, żeby komisja mogła procedować. Ja chciałam tutaj też powiedzieć, że ja sporządziłam opinię, ale ta opinia jest niekompletna. Zresztą pan przewodniczący ją dzisiaj komisji zobaczył, ponieważ ja też oczekuję odpowiedzi na zadane konkretne pytania. Bo według mnie problem, który tutaj, z którym pan przyszedł, to właściwym organem do jego rozpatrzenia jest sąd cywilny, a nie rada. Ale stąd poszedł wniosek o uzupełnienie tego wniosku. Oddaję głos pani przewodniczącej komisji rewizyjnej. Jak dobrze pamiętam, tu właśnie podczas dyskusji wspólnie ustaliliśmy, że komisja zwraca się do pani o wydanie opinii, czy komisja rewizyjna może wejść na tą kontrolę, czy nie. I nic więcej. No nie rozumiem, dlaczego pani czeka jeszcze na jakieś informacje od wnioskodawcy. Dlatego, bo żaden mieszkaniec nie może być wnioskodawcą do przeprowadzenia kontroli przez komisję rewizyjną. Wnioskodawcą o przeprowadzenie takiej kontroli może być tylko radny. I żeby ustalić, czy rada ma podstawy do tego, żeby się tym problemem zająć, to jest odpowiedź na te pytania. Bo ja nie wiem, jaka umowa łączyła strony, a to jest istotne, w jaki sposób była kalkulowana stawka, w oparciu o jakie parametry i przepisy. A co państwo zamierzają kontrolować jako komisja rewizyjna, jeżeli taryfę na ciepło, jeżeli przekracza tam chyba, nie wiem, jeden ten gigadżul, to ustala i zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki. Tam są określone wzory, co można wziąć,
czego nie można. I nawet niektóre przedsiębiorstwa energetyczne nie robią tego sami, samodzielnie, tylko zlecają to na zewnątrz. A żeby ustalić, czy ta taryfa była w tym określeniu budynku, bo też nie wiem, jak się to odbywa, to trzeba mieć informację wyjściową. Dziękuję. Dziękuję pani mecenas, tylko ja jeszcze jednak powrócę do pytania, ponieważ usłyszałam od pani, z pani ust, że za chwilę radni winni, powinni przeprowadzić głosowanie, ja powinnam przeprowadzić głosowanie w celu upoważnienia mnie do wystosowania pisma do skarżącego, bo tak pani tutaj zasugerowała, tak? Nie, to nie musi być głosowanie, to może być, ustaliliśmy treść tego pisma, tak? Na podstawie artykułu 35-36 KPA, tak? Informuje się skarżącego, że skarga nie może być załatwiona w terminie i zostanie załatwiona do dnia takiego a takiego. Bardzo proszę, jeszcze Andrzej Szwajby. Panie mecenas, do tej ostatniej skargi. Takie proste pytanie. Jeżeli my z komisji skargi dostaniemy na przykład 10-15 dni na maila wiadomość, że skarga wpłynęła, to jako komisja to co my możemy zrobić przed sesją? Dokładnie. Czyś możemy zadawać pytania, bo na przykład trzeba jakieś wyjaśnienia. Możecie się spotkać, możecie się zapoznać i możecie wystąpić o, jeżeli są wam potrzebne jakieś materiały, tak? Jeżeli są jakieś informacje, czy to możecie poprosić, żeby wam takie materiały zostały przekazane? Nie czekając na sesję, to przekazanie skarbi. Bo ja ostatnio się pytałem, na której sesji się pytałem, to było powiedziane, że dopiero sesja, jak sesja radni przekażą nam skargę, to może dopiero zacząć działać. A moglibyśmy działanie z wyprzedzeniem. Tak trochę teraz nie rozumiem. No nie potrafię panu inaczej tego, jeżeli mamy przyspieszyć, tak, sposób procedowania, bo to może trwać czasami dwa miesiące, to jeżeli wpływa skarga do biura rady, takie było pytanie, tak, i jest powołana komisja skarg, wniosków i petycji, która ma się zajmować tylko tymi sprawami, czyli skargami, wnioskami i petycjami. Tak jak państwo macie plan pracy, to Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w planie pracy ma rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji. Więc się tymi sprawami będzie zajmować. Ale tu jest pewna niekonsekwencja, bo w tym momencie pytanie pana radnego jest bardzo dobre. Ja bardzo się pod tym podpisuję, pod tymi wątpliwościami, które pan wyartykułował. Bardzo się podpisuję. To znaczy, że komisja może w tym momencie występować z pismami na zewnątrz, nie doczekawszy nawet właśnie sesji? Ale ja nie mówię na zewnątrz. Jeżeli są jakieś informacje w skardze, które ma urząd, tak? To każdy z państwa ustawy o samorządzie gminy wynika, że może się o takie informacje ubiegać. A jak mi są potrzebne dane skarżącego jeszcze? Potrzebne mi są, żeby skarżący dokumentował, złożył wniosek, to też mogę się zwrócić. No to skarżący składa i to jest złożenie wniosku, to jest takie niekompletne. No i możemy się zwrócić do wnioskodawcy o dokładniejszy wniosek? Nie, w tym momencie nie. Żeby było z tego uzasadnić, bo tak jak tutaj na przykład pracownik powiedział, pokazał. Nie? I to jest takie... Ja jeszcze oddaję głos przewodniczącemu, bo był w kolejce jako kolejny. Bardzo proszę, oddaję głos. Dziękuję pani przewodnicząca. Pani mecenas, początkowo wypowiedzi ja byłem bardzo zadowolony. A teraz ta wypowiedź pani została już w jakiś sposób zamieniona, przemieniona. A chociażby tej ostatniej skargi, na którą właśnie wpłynęła ona do Urzędu Wojewódzkiego dnia 2 czerwca,
a do naszego urzędu dnia 10 czerwca. I do dnia 25 czerwca, czyli do dnia dzisiejszego, czekamy, Rada czeka na podjęcie stosownej decyzji. Z poprzedniej Pani wypowiedzi wynikało, że Pani Przewodnicząca ma wszelkie kompetencje za zezwoleniem, za pozwoleniem Rady o to, żeby taką skargę pismem skierować do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I ja uważam, że tutaj zastosowanie mogły być artykuły wymienione w kodeksie postępowania administracyjnego, na który Pani Przewodnicząca może się powoływać, że skarga została przekierowana celem zbadania przez komisję powołaną, działającą przy Radzie Gminy Karciany, to jest Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. I to daje nam możliwość dla nas dalszego. Ja bym prosił, ja mam donośny głos też i to daje nam możliwość mecenas dalszego wykonywania czynności także i przez komisję wniosków i petycji, powołując się na stosowne artykuły kodeksu postępowania administracyjnego. Nie czekając 30 czy 25 dni na to, żebyśmy my jako Rada podjęli decyzję, uchwałą przekierowane było do komisji i petycji i uchwałą było dokończone. Bo to leży ta skarga, obywatel skarżący się denerwuje na to, że jest bezczynność z naszej strony, jako Rada. O. I teraz moje pytanie brzmi, Pani Mecenas, czy na dzień dzisiejszy Pani Przewodnicząca może zastosować taką ścieżkę, którą prawną, którą ja Pani przedstawiłem? Dziękuję. W odpowiedzi na Pana pytanie, Pani Przewodnicząca może skierować skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przed pismem informuję, że w dniu takim i takim wpłynęła skarga taka to a taka. W związku z tym, że powołano Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, prosi się o nadanie skardze dalszego biegu. Ale to nie znaczy, że w przypadku, kiedy nie jesteśmy w stanie tej skargi rozpatrzyć w ustawowych terminach, to komisja może występować samodzielnie i mówić, że ona tego nie załatwi w terminie. To jest kompetencja Pani Przewodniczącej. Bo komisja, każda komisja jest organem wewnętrznym Rady. Nie ma uprawnień do występowania na zewnątrz, co nie oznacza, że materiały, które są potrzebne, tak, czy z urzędu, czy nie może już analizować i patrzeć, pytać pracownika, występować o dodatkowe dokumenty. Ale tu działa także i punkt artykułu 24 ustawy o samorządzie jako radny. Może, tak? Bardzo proszę, radna Wiesława Antończyk. Mecenas, bo jak przeczytałam artykuł 18b ustawy o samorządzie gminnym, ustęp pierwszy. Rada Gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Trzeci ustęp. Zasady i tryb działania komisji określa skarga. Ale w statucie jest znowu taki zapis. Opiniowanie skierowanych przez Radę Gminy skarg na działalność wójta. Tak jakby zaprzeczać. No bo ten nasz statut jest niedoskonały. Ten nasz statut jest niedoskonały, ale no z logicznego punktu widzenia. Czy jeżeli Państwo się będą spotykać na przykład co dwa miesiące, nie co miesiąc, to i tak się może zdarzyć w okresach wakacyjnych. To znaczy, że przez dwa miesiące Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nic nie będzie mogła z tą sprawą zrobić. No to się wydaje nieracjonalne i niecelowe, tak? I tak przecież to nie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podejmuje rozstrzygnięcie co do zasadności skargi, bezzasadności. To robi Rada. I Rada no, winna kierować się tym, co ustali Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
ale można, może dojść do zupełnie odwrotnych wniosków, tak jak ja tutaj już słyszałam, że były przy jakiejś poprzedniej, na pierwszej sesji, jakieś zdania odrębne, nie wszyscy się z Państwa z pewnymi ustaleniami zgadzali. I tak się może zdarzyć, tak? Ale całą pracę wykonuje Komisja Spraw Wniosków i Petycji. Dlatego ona w planie pracy, jak przedstawia plan pracy, nie ma nic innego, tylko rozpatrywanie tych skarg, wniosków i petycji. Jeszcze tylko, chcę jeszcze raz od Pani mecenas usłyszeć, czy przewodniczący poszczególnych komisji, mówię takich jakby tematycznych, to w tym wypadku akurat nawiążę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, czy mogą przewodniczący występować na zewnątrz? Nie mogą. Ale chwilę. No bo pan przewodniczący wysłał na zewnątrz pismo do wnioskującego. Czy miał takie uprawnienia? O to pytam. Ale w tym momencie państwo już przekazali na tej sesji do rozpatrzenia, tak? Komisji tą sprawę. Już żeście nadali jej. I pan przewodniczący zwrócił się i tylko o uzupełnienie praw. Dziękuję bardzo. Rozumiem to, co pani do mnie mówi. Mam nadzieję, że rodni też, ale musiałam to od pani usłyszeć, od pani mecenas. Czy jeszcze jakieś sprawy? Przejdę do innej sprawy. Oprócz do Rady Gminy 24 wczoraj wpłynęło postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, gdzie zastępca rzecznika dyscypliny finansów publicznych Ewa Bulik odmówiła wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Mam tylko do Państwa pytanie. Czy Państwo chcielibyście, żebym przytoczyła to pismo w tej chwili? Czy wystarczy Pan to, że przesłane zostało przez Panią obsługującą Radę na maila? Dobrze. Dziękuję Wam Państwu za wyrozumiałość, że ponieważ pismo ma 6 stron, więc... I jeszcze dzisiaj Pani Wioletta Rorak przesłała Państwu postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej. Też zostało na maila Wam przekazane. Pani Przewodnicząca, bardzo proszę. Ja nie wiem, czy Pani Przewodnicząca, bo według mnie tam komisja składała bodajże w 3 przypadkach naruszenie dyscypliny, w 2 nie zostało wszczęte, ale w 1 przypadku odnośnie bodajże sprawozdań zostało wszczęte. Pani Przewodnicząca, przeczytałam do końca. No niemniej jednak powołuje się na to, że radni też to czytali. No rzeczywiście mając na uwadze odnośnie naruszenia artykułu 18 punkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w dniu 22 czerwca 2020 roku zostało wydane postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów wobec pani J. Rzek, pełniącej obowiązki dyrektora GOK w Warciarzach. Tak istotnie to jest ostatni akapit, no ale miałam też taką cichą nadzieję, że wszyscy Państwo się zapoznali z tym, no ale zamykam ten temat. W informacjach już nie mam nic i Państwo przechodzę do punktu 15. Wnioski mieszkańców. Poprosił mnie o zabranie głosu Pan Piotr Drozd. Bardzo proszę, Panie Piotrze, oddaję Panu głos. Dzień dobry Państwu, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. W sierpniu minie rok czasu, jak jestem członkiem Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskich Izb Rolniczych. Chciałem Państwa i mieszkańców poinformować, co do tego czasu zrobiłem, co starałem się zrobić. Otóż my jako członkowie Rady, Wy zgłaszacie interpelacje, my zgłaszamy wnioski i tutaj moim takim wnioskiem w sumie ogólnopolskim dla rolników, można tak powiedzieć, wnioskowałem o robienie przeglądów technicznych ciągników i przyczep rolniczych
bezpośrednio w gospodarstwach, proszę Państwa. Te przeglądy są robione raz na dwa lata, ale jest to uciążliwe, bo my rolnicy musimy jechać do miast, do większych miast, przeważnie miast powiatowych. I tu się wiąże wszystko z odległością, blokujemy ulice, drogi. Wy Państwo, nawet nie rolnicy macie z tym problem, bo minąć trzeba, wyprzedzić. I tutaj spotkało się z pozytywnym przyjęciem. Ministerstwo obiecało pomoc tutaj, że podejmie kroki odpowiednie w tej sprawie. Następnym moim wnioskiem, też takim ogólnym, bo trzeba powiedzieć, że teraz rolnictwo poszło po prostu do przodu, a jednocześnie oddziaływujemy negatywnie na środowisko. Jest dużo folii, plastików. I tutaj zaproponowałem, aby opakowania plastikowe, to znaczy po płynach, na przykład przy produkcji mleka, płyny dojące czy desynfekujące, były wielokrotnie używane. Szpule na folię, to jak szpule na nici, nie, bo to są rolki plastikowe, że też były wielokrotnie, żeby to nie zalegało, nie było wyrzucane do oceanów, a było odkupowane czy odbierane z gospodarstw. I też spotkał się z pozytywnym tym. Zobaczymy, jak będzie dalej. Powiem Państwu tak. Wnioskowałem też o dowód polski, o wydawanie decyzji do takich, jeżeli mamy zarwane pola czy drogi gminne, żeby były decyzje wydawane natychmiastowo, a nie tak rok, półtora roku. I wniosek poszedł. Odpowiedź była pozytywna, a niestety źle się dzieje. Proszę Państwa, ale nawet sam na swoim przykładzie, tutaj do Pani Wójt, skoro że Pani Wójt nie ma, zgłaszałem praktycznie półtora roku, że nie mogę dojechać do działki, bo gdzieś tam rów z rowu woda wylewa się na drogę gminną, uszkadza ją, nie ma dojazdu, decyzja dopiero po półtora roku została wydana. Właściciel działki, właściciel rowu ma termin do października, żeby zrobić światło, ale to nie mogę dojechać. Tak się dzieje. Poprzednio jak byłem radnym, też tak się działo, bo przecież mieliśmy drogę powiatową zalewaną w miejscowości Cyrkiny, w miejscowości Solkinik i też nie było decyzji. No tak, niestety. Takie są układy. I to na tyle z ISP, a proszę Państwa, głównie wiem, że chciałbym się odnieść do poprzedniej sesji, jaką mieliście w miesiącu maju, do skargi na moją osobę, bo wiadomo, jestem sołtysem. To znaczy, powiem tak, no, zawolało mnie, bo proszę Państwa, odnośnie, jak to było powiedziane, defraudacji tych środków finansowych z odszkodowania. Tak, proszę Państwa, jako sołtys w 2019 roku zgłosiłem, że świetlica nasza została zalana. Wiadomo, że świetlice są ubezpieczone i należy się odszkodowanie, tak? Jeśli szkoda będzie znacząca, tak? Do oszacowania szkody, nie byłem przy szacowaniu, była obecna pani z Rady Sołeckiej i czekaliśmy na tą decyzję. Nie dzwoniłem do gminy, pytałem, nie ma, i po prostu, ja też wiecie Państwo, no nie mam czasu, czasami zapomniałem, ale mijałem, no pytam się, no gdzie są pieniążki, tak? I tutaj pracownik gminy poinformował mnie, że są, tylko żebym zapytał mieszkańców, na co pytamy. No, żeby się zebrał, te panie zrobił, ale popytałem tam, no na co, no mieszkańcy mówią, wyremontujemy to, co zostało zniszczone. Po kilku dniach pracownik powiedział, że odszkodowania nie ma. Wiecie Państwo? No ale no, wy nie. No nie, no, nie ma odpowiedzialnych ludziom, ale kto jest złośliwy, no napisał, tak, że tak się stało. Ale to bym nie ruszał tego tematu, bo wiecie Państwo, no. Jestem osobą też publiczną, bo wiadomo, że tam ktoś napisze, ktoś tego. Ale zostałem poinformowany wczoraj, że 16 teraz czerwca przyjechał rzeczoznawca z firmy z PZU. I jeszcze raz szacował, też bez mojej obecności w świetlicy, tą samą szkodę. No nie wiem, czy właśnie szkoda, że nie ma pani wójty, bo nie wiem, no sam się zgubię. I teraz boję się, że znowu będę oskarżony, że znowu nie muszę przerwać moich mieszkańców, żeby nie pytać, tak? Naprawdę tak, że sam jestem. Także poprosiłbym o wyjaśnienia na piśmie, tak mieszkańcom i w ogóle na sesji, tak żeby, no, żeby został oczyszczony, bo nie czuję się winny. Druga sprawa, to proszę Państwa, jeśli chodzi o gruz. Gruz faktycznie wywoziłem na drogi gminne do swoich pól,
rolnikowi po sobie, to on bym miał do swojego pola dojść, tak? Do tej pory też nie wyrównałem tego, proszę Państwa, to wtedy jak ten donos był czytany, to ten dzień praktycznie pracowałem tam. I zostawiłem tak te cegły, nie wiem, sam nie wiem, czy mam je posprzątać. Ja tylko zapytam, a skąd ten gruz Pan dostał, od kogo? Czy to był pański gruz, tak? Rozumiem. Może i tak. Pomogłem sąsiadowi, on mi dał, no to co, to są dobre cegły, no. No to logiczne, że na swoją... Dobre cegły, tak. Jeszcze z okazji chciałbym poprosić w imieniu mieszkańców, rolników, panu wójt, bo wiem, że są dobre, znaczy, że dobrze współpracuję z panem starostą, o remont drogi 1398E, miejscowość, to jest droga Kotki Sokoczno, no, odcinek od Skandawy do Sylwii, nie jest bardzo wąskie, ale niejednokrotnie akuratne prosiłem o wycinkę drzew, ona uzera sadzenie, tak? Bo tam ciężko minąć od samochodu osobowego. Odcinek od Strączkowa tam też jest, zresztą tam parę radnych chyba dobrze wie i oni chyba wspominał na sesji może już, że droga jest też nierówna i tam w ogóle ciężko przejechać samochodem, nie ochrapując pieszych, tak? Także tam warto było chociaż te pobocza pościągać. I remont mostu w miejscowości Cyrkiny, bo wiecie Państwo, byłem w tym roku, jeżeli byłem w starostwie, wspominałem do pana starosty, że most w Cyrkinach jest w lokalnym stanie. To jest most sprzed wojny, betonowy, barierki betonowe, one są tak chwiejne, że w każdej chwili mogą się przewrócić. Podstawa mostu pęka, tak? No, ale niestety nikt nie przyjechał, nikt nie sprawdził. Boję się, ja i rolnicy boimy się o to, bo wiecie Państwo, wieś jest przydzielona mostem. My do swoich pól, no, to jest nasz warstwa pracy, musimy dojechać, tak? Jak nas odetną, tak jak było miejscowości Klinkiej, my, żeby rolnicy musieli 40 km chodzić, to sobie, no, po prostu nie podołamy. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu sołtysowi za zabranie głosu. Pani skarbnik, bardzo proszę. Ja chciałabym się odnieść do odszkodowania, które miało wpłynąć na konto gminy. Tak jak już wspominałam na poprzedniej sesji, takowe nie wpłynęło w 2019 roku. Sprawdziliśmy z pracownikami wszystkie konta i nigdzie nie zarejestrowaliśmy takiej wpłaty, więc nie wiem, skąd takie informacje, że takie środki wpłynęły. Budynki mamy ubezpieczone, tak, w ramach ogólnego ubezpieczenia mienia gminy. Ja tej szkoły, ja szkód nie prowadzę, musiałabym tutaj już pana Sylwestra zapytać. Ale myślę, pani skarbnik, że wnioski, które tutaj pan postawił, pan radny, to jakby skierowane są do państwa, także no, myślę, że pani widziała, notowała, także myślę, że sprawa. Bardzo proszę jeszcze radny, ale może tak, chwileczkę. Zamknę może ten punkt wnioski mieszkańców, bo jakby one padły. Natomiast przejdę do spraw różnych i oddaję głos. Bardzo proszę. Ja się teraz staję z Kami na sołtysa. No to szkoda, że tak mieszkańcy piszą, nie podpisują się. Prawdę powiem, tak oczerniają człowieka, nie sprawdzając, nie podpisząc się. Człowiek, który naprawdę stara się pomagać mieszkańcom, robić te drogi samoremontowe, wywoził i sąsiadom, który klęcy z paniem się też odbyliśmy, przy tym wiemy, jak to jest, że nie sprawdzą informacji, a szkodę dla człowieka mogą zrobić dużą taką informacją, że prawdą, że jak wiedzieliśmy w skarce te opisy, jak sąd to nam przekazał. Ja myślę, że mieszkańcy powinni tym bardziej się przyłożyć jakoś,
dojdzie tej informacji, puszczą w świat, dojdzie tej informacji, żeby dowiedzieć. Idź do samego sołtysa, aby porozmawiać, czyli do gminy, czy jakoś. Żeby naprawdę nie robić, nie róbmy z sołtysów, czy to z radnych, tylko z osób publicznych, jakieś czady, gdy oni już, jak są gdzieś tam, trochę też raz, już coś od razu kombinują. Żeby mieszkać, a może lepiej byłoby, żeby te mieszkańcy bardziej się przyłożyli do współpracy. To może by lepiej byśmy bardziej na bieżąco by widzieli, jak w sołectwie się działa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa w sprawach różnych? Bardzo proszę, Leszek Buczkowski. Udostępnię panu radnemu mównicę. Proszę uprzejmie. Pani przewodnicząca, wysoka rado, ja nie wiem, ale myślę, że wszyscy otrzymaliśmy taką pismo i ankietę, z którą się zwracano do nas o przeprowadzanie badań ankietowych wśród przedstawicieli Rady Gminy. Ja troszeczkę sobie to przejrzałem i okazuje się, że bez pomocy obsługi Rady, to my tego chyba nie wypełnimy, chyba że nie chcemy, bo to jest anonimowa ta ankieta. Myślę, że tam są takie dane, które jeżeli obsługa nam nie udostępni, no to my tego nie zrobimy. Ale ja przepraszam, ja dam radę, bo mówię w tej świetlogii. Ja tylko chcę powiedzieć, że ankieta jest, że tak powiem, nie tylko anonimowa, ale dobrowolna, także w razie problemów proszę się do biura rady, jeśli pan takowe napotkał, panie radny, i jakby na pewno. Dobra, to ja rozumiem, wiesz, ja się zgadzam. Ty byłeś w 2019 roku cały rok radnym, a ja byłem jeszcze czasu, więc ja nie znam jeszcze dokładnie wykorzystania, ale... Dobra. No i druga rzecz, no nie ma pani wójt, chciałbym pani przewodniczącej zaapelować, jeżeli chodzi o sprawę ruszenia tej inwestycji we Frączkowie, jeżeli chodzi o podłączenie reszty mieszkańców. Do dnia dzisiejszego żadnej odpowiedzi nie mam. Pani wójt deklarowała, że pójdzie jak najszybciej coś. Do dnia dzisiejszego nic się nie dzieje i dlatego apeluję o pomoc. Pani przewodnicząca, pani jest najbliżej wójt. I bym prosił, żeby ona się wypowiedziała w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Tutaj już chcę tylko panie radny powiedzieć, że te pieniądze były zabezpieczone w budżecie, na pewno na te inwestycje, także, ale no oczywiście pani wójt na pewno do tego powróci i to pani zaprotokołowała, pani Wioleta, bardzo dziękuję. I pani radca prawna jeszcze podnosiła rękę. Sprawniejsze. Nie mielibyśmy tyle wątpliwości, bo słowo